raczej bezwiecznie, przyjemnie. Miał akurat nogi niebieskie, bo miewa nogi różne. Niebo bywa bezchmurne i wtedy akurat właśnie takie było. Rozumiecie? Ani jednej chmury. Straszne. Może przynajmniej było spokojne. Na takie, powiedziałabym, wyglądało to niebo. Na takie spoko. Spokojne. Było upiornie gorąco, dlatego ubrał płaszcz. 33 stopnie Celsjusza, 91,4 Fahrenheita. Uwielbiał swój płaszcz wełniano-bawełniano-kaszmirowy, no i 10% poliestrowy. Miał akurat czerwony beret, miewa berety różne. Obserwował ludzi, ich ruchy, mimi, gesty, geściki. Liczył ich kroki, liczy na nich. Za jednym gościem szedł nawet przez chwilę. Coś w nim tknęło go szczególnie. ...114 kroków na odcinku 200 metrów, co daje nam 57% jednego kroku na metr. Nieznajomy włos swój miał prawie jak makaron fusilli. Wilgotny. Pewnie przyjezdny był to z muku gdzieś na ojcowiźnie. Przecież w Krakowie wtedy nie padało. Obserwował dalej. Nazwa gdzieś mi uleciała. W każdym razie myślę o pierwszym lokalu na Stolarskiej w lewo, idąc od małego rynku. Wchodziło i wychodziło tam multum intrygujących postaci. Każdą dokładnie wartował wzrokiem. Obserwował też gołębie. Lubił gołębie. Zresztą nie dziwne. Prawdziwie piękne stworzenia. Rozglądał się i po sobie. I tak sobie się ze sobą zaznajamiał. Pomocna znajomość. Dobry punkt odniesienia. Właściwie śledził każdego. Dobra. A więc to było tak. To była jakaś bodajże sobota albo niedziela. Na pewno nie w tygodniu. Dobra, i zamykam drzwi. Patrzę się na schody, a tam schodzi jakiś gość ubrany w czarny garniak. No, taki bardziej ciemno-granatowy. A nieważne. I on się na mnie patrzy cały czas. I z tego co pamiętam, miał chyba ubrane sandały. Czekaj, sandały do garnituru? Nie, to były jakieś tam w ogóle zupełnie inne buty. A nieważne, nie o to chodzi. I on się cały czas na mnie patrzy. Nie mam pojęcia, co zrobić. A nie, czekaj. Nie. To ja byłem na górze, a ten gościu był na dole. Tak. Ja schodziłem po schodach normalnie, patrzę się na tego gościa prosto w oczy, on na mnie, nie wiem totalnie, co się dzieje, bo strasznie jakby dziwnie wyglądał, się na mnie dziwnie patrzył. Więc ostrożnie przechodzę obok niego, dalej utrzymujemy kontakt, oczywiście. Przechodzę obok niego, no i zaczynam uciekać, no bo co innego mam robić? I goniła mnie przez te parę pięter, jakby nie przestawała w ogóle. Czekaj, jaka ona? Nie trzyma. Ach, no mogłem coś tam pokręcić rzeczywiście. Od kiedy Marli i rodzice mieszkała z babcią. A że co, że teraz już nie mieszka? No cóż, uciekła. By domu nie było najprościej. Ale wracając do historii,
Dalej dobrze pamiętam, jak budziła się w nocy cała spocona w płaczu. Po 4 miesiącach postanowiła zaryzykować. Uciekła. Cicho, bardzo cicho zbierała swoje rzeczy. I wyszła. Zauważyła zniknięcie i zadzwoniła na policję. Udało jej się znaleźć schronienie w zaułku między kamienicami. Nie miała przyjaciół, których mogłaby znaleźć nocleg. Po świecie samemu, nawet bez siebie. Decyzja wydawała się oczywista, jedyna słuszna. Dziś już jej tu nie ma. Ani w Krakowie, ani na Zemlę. Kłamiesz. Thank you.